Stefan Czarniecki. Stefan Czarniecki od 1656 roku był regimentarzem, od 1657 roku wojewodą ruskim, a w 1665 roku został hetmanem polnym koronnym. Był zdolnym i doświadczonym dowódcą, walczącym w latach 20. XVII stulecia ze Szwecją. Brał też udział w tłumieniu powstania chmielnickiego. W czasie potopu trwał wiernie przy Janie Kazimierzu. W 1655 roku bronił Krakowa, następnie organizował i prowadził wojnę partyzancko-podjazdową ze Szwedami. W 1656 roku dowodził w zwycięskiej bitwie pod Warką. W 1657 roku zmusił do kapitulacji wojska księcia Siedmiogrodu Rakoczego. W latach 1658-59 był dowódcą korpusu ekspedycyjnego do sprzymierzonej z Polską przeciw Szwedom Danii. Odniósł tam wiele sukcesów. W 1660 roku walczył przeciw Moskwie. Do tradycji narodowej przeszedł jako wzór